Słuchajcie, będą decydowały nogi kopnięcia. Kto wie, może ogromna masa Mariusza Pudzianowskiego. Mamy bramk! Tak jest! Jest sobie Rudy. Rudy miał niesamowitego pecha. Co nie zrobił w życiu, to mu nie wyszło. No i pech chciał, on jeszcze nie wiedział wtedy, że pech, leciał sobie samolotem. Leciał sobie, znacie to czy nie? Leciał sobie samolotem, no oczywiście samolot wpadł w turbulencję, no to 90 pasażerów, każdy mówi wywalmy Rudego, nie? A Rudy zaraz, dlaczego mnie, ciągnijmy te zapałki, nie? Wzięli 90 zapałek, oczywiście tyle ile było tych, tyle ile było pasażerów. Rudy losował pierwszy, wylosował oczywiście najkrótszą, nie? Mówi, kurde, no nie wierzę, ja tu mam takiego pecha, nie to, że jestem Rudy, kurde, co się dzieje, nie? Słuchajcie, zróbmy tak, on był jeszcze takim pechowcem, słuchajcie, że miał jedno jajo tylko, nie? Był jedno jajowce, dosłownie. No i on mówi tak, słuchajcie, dajcie mi szansę, jeżeli zgadniecie, ile ja mam jaj, ile wynosi suma jaj moja i pilota, nie? To wtedy ja nie skadam. Mówi, dobra, spoko, nie ma problemu, nie? No i każdy mówi, no cztery, nie? A on ściąga gacie i mówi, a nieprawda, bo ja mam jedno jajo, nie? Na to wychodzi pilot, ściąga majtę i pokazuje swoje trzy. Taki pechowiec. Ale w ogóle, wiesz co? Przepraszam, że się zaczęliśmy tak śmiać, ale... Znacie to? Nie, czuję, że złapaliśmy podobny flow, że zaczęliśmy się śmiać w połowie twojego dowcipu, tak jakbyśmy nie zrozumieli w ogóle o co chodzi, jakby... Są czasami tacy ludzie, którzy śmieją się nie wtedy, kiedy powinni, nie? I jakby... Pewnie... I wy do nich należycie. Dobra, witamy Jelenie Jaja, troszeczkę w okrojonym składzie, ale myślę, że damy radę. Jeżeli nie wiecie, to jest Piotrek. To jest Sebix? Sebix, dokładnie typowy Sebix. Czapka w pierdolka Czapka jest? Czapka w pierdolka jest, więc możemy... Nie ma z nami Michała, ale pozdrawia nas bardzo serdecznie. Pozdrawia nas przede wszystkim. Tak. A my gramy w FIFA, szybki mecz. Wszystkich. Wytopowaliśmy, że Seba będzie grał, podobno bardziej ogarnia. Tak, no, bez przesady. Musisz przejść sobie. Ja szczerze ostatnio grałem w FIFA 2008 na klawiaturce, więc... No to nieźle. Jestem zwolennikiem kompów. Na Commodore. Jakby szanuję też te Xboxy, PlayStation. Ja tylko na kompa mam tylko i wyłącznie do Counter Strike'a. Ja co prawda na playce śmigam, natomiast pierwszy raz w ogóle trzymam pada od Xboxa, więc... To dobrze, w ogóle, a miałem wam powiedzieć, spotkaliśmy się w bardzo złym momencie dla was. Aha. Dlatego... O Jezus! Nie. Ja chciałem coś zaproponować, jak byliśmy... Tam kiedyś graliśmy właśnie w FIFA u Roberta z Abstra, to on pokazał taki fajny trik, że losowo wybiera się tam, jak masz Anglia, masz ligi. A, chcesz... To losowo na przykład bierzemy, cztery razy mamy do kliknięcia. Ale ustalamy na przykład, że w Anglii i w Anglii? Nie. Na przykład teraz jak mamy Anglię, mam pokazaną. Czyli na przykład X musimy po prawej stronie, to mogę cztery razy X użyć. I w momencie, kiedy wyda mi się na przykład narodowość fajna, to zatrzymuję i jakby schodzę na dół i też trzy razy mam... A dobra, to ja ustawię sobie Anglię, tak jak ty, i cztery razy wciskamy, tak? Tak. Sobie wybierzecie tak. Jakieś fajne klony. Nie, no po co? Będzie troszeczkę... Bo czemu nie? Dobra. A może to będzie urozmaicenie. Tak. Raz, nie będziemy kojarzyć coś dwa... Możesz się na przykład na francuskiej zatrzymać już, nie musisz dwa razy już wiem. Natomiast masz drugą ligę chyba, zdaje się. Więc to nie są najlepsze drużyny, nie? Możesz jeszcze dwa razy fragmentować. Aha, faktycznie. A, to aż takie rzeczy się dzieją. Nie, wybierzmy. Dobra. Wybierzmy normalne jakieś drużyny. Ty, bo jak wybierzesz jakieś Termaliki, a ja United, to przypał. Ja mam nawet już tutaj. Dobra, kim grasz? A jaka jest najgorsza drużyna, która ma na przykład najmniej? Nie wiem, stary, ja wiem, jakie są najlepsze. A no tak, Manchester, tak? No dobrze się gra Manchesterem, ale City też dobrze się gra. Ciężko mi to mówić, ale. Ale saudyjska. Piotrek, weź wybierz jakąś drużynę, ja nią zagram. Ja mam z Romą na przykład. Roma? Roma, dobra, to ja w takim razie zagram Tottenhamem. To własną, no. Ja zagram sobie Tottenham, żeby było mniej więcej... Lecimy sztosiki, nie wiem, Barca, Manchester na przykład. Jak ten, wiesz, no... Nie, Tottenham mi nawet... W poprzednim odcinkach czym grałeś, tak żebyś miał różne. Wiesz co, no grałem różnie, Manchesterem i chyba tylko Manchesterem. A, może coś innego. Tak, w końcu, no. No gdzie jest ten? Tottenham. A ja w ogóle ty, ja lecę w ogóle nie po tej lidze i szukam Tottenhamu. Spursi, dobra, są. Panowie, mam listę pytań do was. O, fajnie. Będzie ogień. Moje ulubione koszulki. Roma, mi się zawsze Celtiki podobały. Zobacz sobie tą stój, jakbyś chciał, nie? Jakbyś potrzebował. No tak. Ja nic nie zmieniam, weź sobie zarządzanie. A ja nie chcę. Nie chcesz? Nie, ja w ogóle tego nie jestem jakiś prograczem. Ty, no ale Szarał i to nie zagrał ciebie. De Rossi jest na środeczku. De Rossi, no jest. Chcemy coś zmienić?
Nie, no ja wiesz, ja się tam nie będę wiesz, ale ty no Skorupski, no Polak patriota, ty. To tego już nie ma w 2018. To jest 18. No tak, ale nie ma już go. No ja nie wiem. Znaczy, nie wiem, czy mam po aktualizacji, nie, tą FIFA. No, już skończył. Dobra, panowie, ja już, ja jestem gotów, mam listę pytań. Chłopaki, mam zeznania takich ludzi na was. Słuchajcie, nie ma co ukrywać, jesteście bardzo dobrymi youtuberami. Żeście naprawdę fajnie z buta się wbili, że tak powiem, w mainstream tych youtuberów, bo tak można to śmiało nazwać. Ja zanim zacząłem nagrywać odcinki, dla mnie to wszystko wydawało się takie dość proste. A teraz wiem, że to proste nie jest. I teraz mam do was pytanko, bo na pewno kolorowo nie było. Czy mieliście na przykład w swojej karierze nagrywania jakieś na przykład, nie wiem, chwile zwątpienia albo jakiś na przykład kryzys? No, czy was dopadł, nie? Tak. No to się pojawia co jakiś czas. No. A zwykle jak na przykład robisz jakiś taki materiał, w który wkładasz kawał serducha i ludzie jakoś tak nie za bardzo chcą to docenić. To absolutnie wiesz, rozumiem, no bo czasami wiesz, oczekują czegoś innego, my się często nudzimy, próbujemy robić jakieś różne swoje inne zajawki. Tak. Większość moich ulubionych filmików na kanale to są filmiki, które mają najmniej wyświetleń na przykład. Aha, czyli w ten sposób. Ja mogę tego trenera wyłączyć, tylko... Możesz, musisz prawie... No i rozpoczęli Tottenham z Roma. Tak. O, to będzie komentator, to w ogóle będzie sztos. No jak chcecie. Wyłączyłeś, nie? Tak. My kiedyś z chłopakami grali tak, że kto stracił bramkę, to musiał na przykład freestyle'ować i rymować przy okazji komentując ten mecz, nie? To takie jaja też powychodziły. A, no i miałem wam powiedzieć, że spotkaliśmy się w bardzo kiepskim momencie dla was. Dlatego, bo pierwszy odcinek z Jurasem wygrałem ledwo w karnych. A druga sprawa jest taka... No przecież tutaj bardzo blisko było. A druga sprawa jest taka, że w drugim odcinku piłkarz Widzewa Marcin Kozłowski pokonał mnie 2-1. Więc jestem teraz głodny sukcesu i macie prawo. No rozumiem. Eriksen z rzutu rożnego. Oj. Nie, no tam na posterunku po prostu. Ja też będę tutaj improwizował odnośnie nazwisk, bo już to nie jest czas, kiedy ogarniam. Tak, on jeszcze się zatrzymał na tych czasach Del Piero i tak. Tak. Więc to była ikona, nie? De Rossi to jest jedyny zawodnik, który jest z mojej epoki. Zajawki właśnie piłką i w ogóle. Samemu kiedyś właśnie grałem w klubie Multikotilicz. I taka cisza, nie? Nic nie mówią przez ten wymiar. Nie kojarzę tego klubu, nie? Ale nie mam prawa pokoju. Jeszcze grałem. O kurde! Chłopaki, miałem okazję... Was poznać jakiś czas temu. Na dworcu żeśmy się pierwszy raz poznali, nie? Tak, ale pierwszy raz poznali w ogóle. Pierwszy raz zobaczyli, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, słuchajcie, że próbowałem też... Aj, mało brakło! Próbowałem też rozpinieć wasze osobowości. No. Wiecie, i tak sobie wyrobiłem troszeczkę zdanie na wasz temat z każdego z osobna. Zaraz tak, dla mnie Piotrek, ty jesteś najbardziej opanowany z nich wszystkich. W sensie, jaki mam wrażenie, że jesteś taki odporny, bardzo na stres. Spalony. Seba, jesteś chyba największym nerwusem. Tak. Według mnie, jak zdążyłem zauważyć. A Michał to jest typ, który ma zawsze pompę w sobie, nie? W sensie, że gdzie by nie był, gdzie byś nie zadawał, miałem wrażenie, że zawsze jego jest pełno wszędzie i nadrabia takim mega poczuciem humoru. Znaczy, każdy z was ma mega poczucie humoru, tylko że on tak jakby ma na co dzień. Chodzi mi o to, że taki ma styl bycia swój, nie? Bo jak wy nagrywacie, właśnie to ty jesteś mega spokojny. Seba jest... Aha, bo ty byłeś u nas na tym, na Nitropator, jak robisz. No tak. Okay. Że ja tam, wiesz, troszeczkę widziałem. Dumbledore. I teraz powiedzcie mi, jak się odnosicie do tych zarzutów. Czy mam rację? No to Piotrek może pierwszy, bo ty jako spokojny ten. Tak, no o jest De Rossi, kurde. Poczekaj, bo ja tutaj mam ten. Daniel De Rossi. O, właśnie. Daniel De Rossi, kapitan drużyny Romy. No i tutaj bardzo fajny moment. A kurczę. Jeba. Za brakło potrącenia. Nie, no myślę, że okej jest, no jakby. To może ja powiem o Piotrku, sprostuję, czy on jest spokojny, a on o mnie, czy jestem nerwowy. O, może tak być. Poczernijcie się jak najbardziej. Tak. Ludzie chcą tak, ja uważam, że ty wiesz, no, jakby jak najbardziej celnie trafiłeś w ten spokój Piotrka. Jest spokojny, jest skoncentrowany, jak Mariusz Pudzianowski w walce z Nawanym. Czyli tak nie skóry nie sprzedam. Dokładnie. Fajna jama. Łaniama. Jakby wiesz, no jeżeli... Łaniama. Na czymś zależy, a coś na przykład nie idzie, no to każdemu gdzieś tam delikatnie puszczają nerwy i tak dalej. I jednym mniej, drugim bardziej. Jednym mniej, drugim bardziej, dokładnie. A że tobie bardziej, to już... Nie, akurat pewnie byłeś jakby świadkiem tego, że nie mogliśmy sobie tam poradzić po prostu operatorsko z jakąś rzeczą, może
Może dlatego stwierdziłeś, że jestem nerwowy. O, to właśnie, ja... to właśnie akurat kolejne pytanie, żeś uruchomił. Ale to raczej Piotrek niech powie o tym, czy jestem nerwowy. Nie no, wiesz, no, jeśli chodzi o jakiś spokój, to jest bardziej, ktoś jest introwertykiem, ekstrawertykiem. Ja to może w tą stronę bym tutaj to rozumował. Ja na przykład często jakoś chowam jakieś emocje, a dopiero gdzieś tam się uaktywniam na planie, czy... W domu żonę bijesz. Odreagować. Nie, jeszcze właśnie ten. Na razie nie mam dziewczyny, któraś dziewczyna gra w FIFA i ma PlayStation, to możecie pisać spokojnie. I ogarnia łaniamę. O nie, no co, to szalałeś, nie, takie rzeczy nie wchodzą tutaj. To może nie chodzi o nerwowość sobie, tylko bardziej właśnie o takie pokazywanie, o zdolność pokazywania emocji na zewnątrz. Tak może Seba tak, tak naciska te przyciski, jakby jakieś bity robił. Seba, nie chcesz przegrać, co? Nie, wiesz co, czy ja marzysz? Strasznie lubię grać w FIFA i odkąd kupiłem Playaka, to dużo czasu na tym spędzam. Bo mi to sprawia przyjemność. Dość wyrównany pojedynek, mamy wszystko w środku. 31 minutę, 0-0. Pamiętamy o tym, że Tottenham ostatnio wygrał z Realem. 3-1 w lidze hiszpańskiej. W lidze hiszpańskiej. I teraz Dumbledore, Ali, Kane. Aj, jest! Ta bramka! Ale Tak jest! Dobra. Dele Ali, tak jest. A propos tego nagrywania, co mówiłeś, że no. Poznaliśmy się właśnie, mieliśmy okazję tak skrzyżować drogi. Nie było spalonego. Nie było, nie, no Harry Kane ładnie tutaj. Jako lider zespołu, można powiedzieć, dziesiąteczka. Powiedzcie mi, czy dzielicie się obowiązkami? Chodzi mi o nagrywanie, w sensie, czy macie jakieś takie żelazne swoje, załóżmy, nie wiem, obowiązki, które na przykład dana osoba się trzyma? Czy raczej kto pierwszy do kamery się dorwie, ten jest montażystą, znaczy ten kamerzystą i tak dalej, nie? Macie jakieś tam podzielone role swoje takie? Mamy, wiesz co, no jakby staramy się to rozdzielić na etapie właśnie wymyślania jakiegoś projektu czy scenariusza. No, brakuje nam jakiejś takiej organizacji stricte właśnie filmowej pod względem właśnie braku kierownika produkcji czy ogólnie kogoś. Czyli wolny etat u was jest. No, u nas wszystko każdy robi praktycznie co może. Przez to właśnie jest bardzo dużo pracy nad projektami, które wydają się, że nie wymagają tyle pracy, na ile wygląda to. Ale tak naprawdę wszystko robimy w trójkę, więc jest to cały czas praktycznie no... O Jezus! Cały tydzień pracujemy nad jakimś projektem, nad filmikiem. I teraz dopiero właśnie stworzyliśmy grupę filmowców, w sensie Jelenia grupa filmowa, z której będziemy próbować znaleźć perełki jakieś osoby, które będą nam w stanie pomóc pracować wspólnie przy danym projekcie i tworzyć już takie tak zorganizowaną pracę pod właśnie studio filmowe, mini studio filmowe. Proszę bardzo. Który z was jest najbardziej leniwy? Którego trzeba motywować podwójnie do pracy? Nie ma nikogo takiego. Tutaj, wiesz, każdy jest... Nie miało w ogóle sensu, wiesz, jeżeli ktoś by był tutaj leniwy, a inni by jakby jest za niego... Jest akcja zespołu z Roma. Była. Zróbcie jakieś triki. No, tutaj fałd. To jeszcze pierwsza połowa jest, nie? Na nowicjuszu gram, nie? Póki co. No, graj sobie jak tam chcesz, nie? Nie, no mówię, że póki co gram na nowicjuszu, w sensie... nie jestem jakimś graczem. Nie? No ja lubię grać, umiem. Ty też umiesz, dobrze grasz nawet, bo dużo się dzieje wśród zespołu. Zmiana, Alessandro Florenzino wejdzie za... To nie za Dumbledora. Dobra, ale kto jest leniwy? Nie, nikt, nie ma takiej osoby. Nie możemy sobie na to pozwolić. Bo ja wtedy jestem nerwowy i strasznie krzyczę. Ale bym go uruchomił. No właśnie. No i wstali kibice do Tottenhamu. Muszą być czasami, wstali z krzeseł. Muszą być czasami takie impulsy pod tytułem, no jak ktoś jest spokojny, inny jest, wiesz, musi być jakiś podział. No tak. To nie jest tak, może akurat trafiłeś, bo chciałbym się usprawiedliwić, bo zaraz ludzie będą myśleć, że jestem jakiś nerwus przez to, co powiedziałeś. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tak było do końca.
Bo każdy z nas potrafi się zdenerwować tam i ryknąć od czasu do czasu. Jelenie ryki takie bym powiedział, tak? Dokładnie, nie? Dokładnie. Rotti. Ale to jest dobre, to jest motywujące, wiesz, często. To jest takie, chłopaki, weźmy się do roboty, bo jest mało czasu, ludzie przyszli i też mają, wiesz, szanujmy swój czas, nie? Aj! Jest karny! Rzut karny! Będzie rzut karny. To jest karny? No. I jeszcze, się na linii to jest żółta kartka i zakaz stadionowy za rodziców. Kostana Malanos. Dla rodziców. Troszkę przekręcam nazwiska, ale wybaczcie mi, ostatni raz grałem w FIFA 2008 roku. No to wiesz. A, chowamy pady, nie? Bo to zawsze zawsze. Okay. Ja będę podpowiadał sobie bardzo. Ale się obronił! Brawo! Fajnie, że celowałem w górny róg. Nie, ja sobie wyczuć. Nikt, nikt nie umie strzelać tej karny. Nie, to jest kibel. Teraz zapomniał nacisnąć, w którą stronę się rzucić. No. Ej, to jest fał! Nic nie było. Z głodu upadł. No. Pamiętamy 86, pamiętamy 94 i chcemy zapominać 2017. AS Roma, Tottenham, Hotspurs. Hotspurs. Tottenham. San Antonio Spurs. O Jezu! Mało brakło tutaj. Bardzo dobra tutaj interwencja obrońców AS Romy i ruszamy teraz z kontrą. Wjeżdżam. O Jezu! A świetnie tutaj przedryblował, przepraszam. A ty, a ładnie mi to weszło. Nie robimy tykcy dzisiaj. Panowie, co w waszym fachu wam przychodzi najtrudniej? O, tak zaczniemy. Dla mnie... Organizacja. Jest... Kurczę, no. Ciężko powiedzieć. Moją słabą stroną są na przykład... Jest operatorka. Bardzo chciałem się nauczyć. Łączyć plany i tak dalej. Wszystko. Lubię bardzo montować. I myśleć. Ależ tu ładnie się przytomnie zachował. No, Ali, Kane, kolejny raz tutaj będzie indywidualny. Ojej, panie sędzio, no raczej. No, mogę skończyć się czerwoną kartką. Prawie salto zrobił. To mogło, nie ma żadnej tutaj... Christian Eriksen, patrz, nie ma żadnego kartoniku. No już tutaj Eriksen już łysiją. O Jezus! Leciało dobrze. To. Mam pytania od internautów, słuchajcie. No. Muszę tak się skupić. Poczekaj, bo może odpowiemy na to, co było, nie? A dobra, bo już nie skończyliście dobrze. Tak, to jest najgorszą sytuacja. Zaprosiłeś nas na wywiad i nie słuchaj. Co przechodzi? Nie, no bo wy jak nie przesłał mozić. Nie, wiesz ta... Kane. Co nam przychodzi najtrudniej? Kane to jest też taki aktor. To mi się wydaje, że jakby... Często jesteśmy tacy... Że mamy pomysł. Tak. Natomiast trudno nam się do niego zebrać, no taki, że potrzebujemy bata trochę czasami nad sobą. Już bodźca bym powiedział. No, potrzebujemy też osoby, właśnie o tym, co mówiliśmy wcześniej, że ten kierownik produkcji byłby spoko opcją, żeby nas troszeczkę pogonił, nie? Będzie niebezpiecznie. A, tak myślałem. Dobrze antycypował! No właśnie. Dobra. Zmiana w zespole Manchester United. Teraz mam pytanie, który z was jest... Który z was jest taki, bym powiedział, troszeczkę takim narwańcem, w sensie, że nie możesz doczekać się publikacji materiału, który na przykład wam zalega x czasu na przykład, nie? Chyba ja jestem. Tak? Może coś o Michale? Chłopakowi smutno będzie, że go nie ma. Nie no, Michał tutaj, jak powiedziałem, serdecznie pozdrawia nas i was. Czyli ty jesteś takim narwańcem, tak? O Jezus! Znaczy to się bierze z jakiegoś takiego poczucia systematyczności, które się właśnie nie do końca udaje ostatnio. Ale teraz nadrabiamy, widzimy, że przez to właśnie mogło się wydawać, że są jakieś... No Jezu! No Jezu, już gada głupoty, nie? Nie, no to patrzysz, komentuję to, co robi. A jak bym wiedział? Wiesz, u nas jest mnóstwo scenariuszy napisanych tak naprawdę. Wszystko leży. Wszystko leży, czasami wiesz, nie wiadomo od czego to zależy, bo no naprawdę tych scenariuszy jest masa napisanych, a my się za nie bierzemy i nie wiadomo z jakich przyczyn. Czasami wiesz, i brakuje budżetu na produkcję, brakuje właśnie jakiegoś takiego wyboru, na co się zdecydować. Aj, mało brakło. Czy macie w planach nakręcić pełnometrażowy film, w których robicie sobie jaja? Nie, mamy w planach nakręcić pełnometrażowy film. A ogólnie ale jaja to nie wiadomo, raczej, czy jaja. Raczej taki film nie sprawdziłby się. Jeśli tutaj wiesz... Środowisko filmowe nie do końca docenia właśnie, można powiedzieć, taką siłę właśnie w internecie, bo
ani właśnie telewizja, ani jakieś takie media. Nie wiem, brakuje jakiegoś takiego zaufania. Mogą traktować to za coś gorszego, co właśnie wydaje mi się, że tak było, bo wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to my w jakiś sposób zaczynamy dominować rozrywkę właśnie, jeśli chodzi o telewizję. Telewizja troszkę podupadła. Podupadła? No ale to już się o tym już dawno mówi. Więc... A powiedzcie mi, bo to też mnie zastanawiało. Nic nowego właściwie, co powiedział. To też mnie zastanawiało, ale ubiegł mnie ktoś, kto zadał pytanie w internecie, mianowicie, czy pojawicie się w innych miastach? Myślę, że tak, no, może kiedyś się zrobi jakiś taki przejazd, ale to jest też dla nas czasochłonne, tak za bardzo nie mamy też czasu na jakieś podróże i poza tym ludzie są w każdym mieście tacy sami, w sensie różni, pod takim względem, że to nie jest jak w GTA, że masz powtarzających się sklepikarzy. I przez to muszę cały czas w jednym mieście nagrywać, tylko że jakby no ta nasza polska mentalność jest naprawdę fajna, nie? To wystarczy się otworzyć, jakoś tam podejść, zagadać. Nie jest tak, że jesteśmy smutnym narodem według stereotypów, narodem zamkniętym, zimnym i coś stricte właśnie rosyjskie takie przekonania, czy... No nie tu! Nie w naszym kraju. Wychodzi na Turka! Nie, no bo konstruujesz akcję i po prostu takie dziadostwo potem. Będzie akcja Sona, czyli syna. Son to znaczy syn. O Jezu. Ja wiem, ale internauci nie wiedzą, skąd pomysł na nazwę. To chyba najczęściej zadawane pytanie do was. No jeden z kolegów z zespołu pochodzi z Jeleniej Góry. Fascynował się po prostu lasem. Wymyślał po prostu, kupował sobie takie zwierzątka i nie dinozaury, to on leśne po prostu jest, ale jakoś to zostało. Ale naprawdę? Nie no, też wiesz, nie będziemy tutaj podawać danych osobowych. Nie no, no to jasne. Facebook nie spamował. Panie sędzio, no właśnie, daj nam jakiś tutaj ten... Daj kartu! Dumbledore jest w tragicznym położeniu, boli go bardzo kolano. Wygrałeś, no. Będzie potrzebny spray. A, jeszcze muszę zmienić go. A który ma? A, Dumbledore, dobrze mówić. Dobra, Wings będzie... 30 punktów dla Tottenhamu! Może tam cofniesz, dasz radę? Dziękujemy bardzo. Ostatnio grałem, słuchaj, z kolegą. Najciekawsze akcje zespołu. A to jest 90 minut, to zostały 3. No ja bym tutaj strzelił samobój i ładował karny. Tak się robiło. No tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Powiem ci, że naprawdę fajnie tą Romą grałeś. Było spoko. Tylko miałem wrażenie, że... znowu kibice do Tottenhamu stali w końcu z miejsc. Coś się dzieje na tych trybunach. Ciekawe, czym szepcą. Podgrzewane krzesełka. Nie, fajnie, przebudowali też ten stadion, podoba mi się ten remont. Dobrze to wygląda. To tam gra na Wembley, nie? Jaki a ja w ogóle teraz widzę... Z jakiej kamerą nie w ogóle? Trzeba powiedzieć, gdyby nie on, nie wiadomo... Ariel Exxon chyba odpali te dalsze ujęcia. Jest dronik tutaj. Nie. O co chodzi? Dobra panowie, mam ostatnie pytanie. Poczekaj, przed chwilą jeszcze jakie pytanie było? No skąd nazwa? Także oczekuję od was szczerej odpowiedzi. Mianowicie chciałbym poznać sytuację z waszych żyć, za które kiedyś było wam mega wstyd. Czyli jednym słowem narobiliście sobie przypału, a teraz wsunąć po prostu to dobrze z jajem. Załóżmy, że najpierw Piotr. Dobrze, ja miałem nawet wczoraj taką sytuację. Może ona nie jest aż taka... Tylko od razu mówię, żeby to była sprawa prywatna, nie związana z waszym tam działaniem na YouTubie, nie? Że po prostu... Nie wiem, na przykład... Ja generalnie lubię klocki Lego. Dobrze się to było. Były w takim sklepie właśnie typu Żabka, Biedronka i tego typu rzeczy, miejsca, lokalizacje. Limitowana edycja gazetek z tymi, z ludzikami z klocków Lego. Ile byś lat wtedy? Zagrajmy jeszcze jedną połowę. To było w tym roku. Może. No jedną połowę możemy zagrać. Dobra, to weź odpocznij. On będzie opowiadał stary. A co, zagrać na serio? No zagrajmy, no po prostu wiesz jedną połowę. Dobrze, zróbcie ten, może jakieś kluby inne, czy chcecie... Nie, zagrajmy. Teraz luźno, a ty kontynuuj. Więc byłem w sklepie i zauważyłem, że jest limitowana edycja klocków Lego w gazetach. No teraz sam co jakiś czas też się tym interesuję. Takie gazetki, po prostu są tam kolorowanki, można fajny rebus,
znać szczegóły tego typu właśnie rzeczy. Plus ludzik właśnie z klocków Lego. A to akurat był Batman. Super. Batman był fajnie wykonany, bo to było coś właśnie pod Mrocznego Rycerza, edycja właśnie filmowa. No strój już teraz, tak? Czy nie, poważnie mówię. Bardziej takie właśnie DC komiksowe. No i sobie myślałem, kurde, no. Dawno nie miałem takich ludzików, w sensie mam taki cały wiadro polsko, tylko w Łodzi akurat nie mam. A chciałbym po prostu nie tyle się pobawić z takim ludzikiem, co po prostu go mieć. Mieć, nie? Bawić też się bawiłem później. No i sobie pomyślałem, kurde, kupię, nie? Ja jak kupiłem Batmana, to i Supermana, no i ten facet tak na mnie patrzył właśnie przy kasie. To był taki pan w wieku 40 lat. Wąsem. Ja mówię, no tak kupuję dla tego, kuzynę chciał, mu chcę po prostu radość sprawić. No i on jakby okej, okay, sprzedał mi to. Później i właśnie wczoraj. To na pewno było wczoraj, stary, ty mi 2 miesiące temu opowiadałeś. Ale to właśnie jest kontynuacja. Wczoraj będąc w odcinkach to się śniło. Tak, w tym samym sklepie będąc, sobie przypomniałem o tej sytuacji, trochę takiej właśnie dla mnie nie tyle żenującej, to po prostu innej. Ja już się zgubiłem w ogóle. No i no po ludzika poszedł do kiosku i tam był. To jest w skrócie, nie? Ale obejrzysz sobie na tym, na nagraniu. No i ten, i był ten sam gościu właśnie, który wtedy sprzedawał, a że ja sobie pomyślałem, kurde, czemu mam mu nie powiedzieć prawdy, że to nie było dla mojego kuzyna, tylko że to było dla mnie. Z tym, że on kompletnie jakby mnie nie pamiętał z sytuacji całej. Co to obchodzi tak naprawdę? To właśnie. Ale mówię mu, proszę pana, byłem tutaj z pół roku temu i nie wiem, czy pamięta pan. Aj, ładnie od słupeczka. Każdy słupek trafia w Tottenham. Wtedy powiedziałem mu, że byłem tutaj pół roku temu. Wczoraj mu to powiedziałem. No i nie wiem, czy pamięta pan. Przecież w tej historii. Nie wiem, czy pamięta pan, że kupowałem takiego ludzika i mówiłem, że to dla swojego kuzynka, bo on ma urodziny. I ja mu powiedziałem, że to nie było dla mojego kuzyna, tylko dla mnie. Ja po prostu kuzyna kupuję. Ważne. Ja myślę, że to jest ważne w tej opowieści. No bardziej istotne niż to. Bo wiemy, że ludzika coś kupić, to. Akurat żaden kuzyn już się nie bawi w tej rzeczy. Ale no do płyty. I co? Tak powstał Chocapic, czy jak? Nie, o Jezus. Wow! Ładnie. Aż tak byłem zdziwiony. No, 17 minuta, 30 sekunda. Jest to bramka... Edino Dzeko. Dzeko. Edino Dzeko. Pyszna czekolada. Pyszna czekolada. Już się rozgrzewa się umysł, można suchary robić. A ładnie. No i mówię mu tak, że to ten ludzik to w ogóle nie było dla mnie. Cała gazetka z klocków Lego. Znaczy nie było dla kuzyna, tylko dla mnie. Ja po prostu chciałem to kupić i się pobawić. I wtedy jakoś, powiem szczerze, użyło mi, nie? Od pół roku to trzymałem. On w ogóle nie pamiętał tej sytuacji, ale dowiedział się i powiedział spoko. Powiedział mi tak, panie, gdyby to było Duplo, to bym się czuł zażenowany. A to jest Lego. Więc, no wiesz, Duplo jest dla dzieci w wieku 1-5 lat. A Lego masz od 5 do 10. Nie, od 5 do 99 kiedyś nawet było na gazetce. Naprawdę? Tak, więc stolatki. To się łapiesz jeszcze. Więc stolatki nie mogą w to bawić się. Gazetki z 94 roku. No, nie wiem. No dobra, a ta historia śmieszna? No to jest ta historia. A, to jest to, nieźle. Nie była śmieszna? Nie, no było tak, wiesz. Kupa śmiechu. Wiesz, no. Ostatni raz tak się... Najśmieszniejsza chyba była nazwa Duplo. No, ostatni raz tak się uśmiałem, jak mówię ryby. Muszę o tym Duplo. Następnym razem jak nas zaprosisz, to jeszcze raz powiem. Dobrze przeczytał podanie w porę. Przeczytał pytanie, słuchajcie, no widać okulary ma i zdolności tutaj lingwistyczne. Słuchaj, a ja mam taką historię. Będzie akurat sam. Trzymajmy się chwilkę z historii. Aj, będzie rzut karny! No tutaj mamy. No co, bo nie umiem strzelać? Odwróć się, nie widzę nazwiska. Manolas. Ja. Manolas! O, czerwień! Taki z niego Manolas, wej! Kostas Manolas w kolorze koszulki. Nie no, teraz go wyjaśnię. Wiesz, czy coś prawym, nie? Jakbyś nie wiedział. A, nie prawym, jest... tak. Nie strzel- ale umówmy się, że nie strzelamy w środek, dobra? Dobra. A? No. Słupek! Ja już drugi karny. Przestrzelił. Dobrze antycypował. No, słuchajcie, dobrze, kolejny rzut karny się szykuje. Wow. Ale taka historia była u mnie, że z kolegą chcieliśmy sprawdzić, jak to jest zrzucić mąką z 9 piętra.
Kolega miał nazwisko Mąka i go rzucili. Mączyński. O, to ile to chętnie by w tym, jego to w Krakowie by zrzucili chętnie. Studia Mąka. Ale inside joke'i, nie? Jeszcze na tym. No i rzuciliśmy tą Mąką, przyjechała policja i nas zgarnęła. I w zasadzie jeszcze krótszą opowieść chciałem... No, ale to jest ciekawsza historia, tylko w takim skrócie się staje, wiesz. Panowie, tak. Zobacz, jaką dramaturgię wprowadził na tamto duplo. Więcej historii o Mące będą kamerowe. Tak, kanał z tą samą historią. Właśnie, każdego dnia. Niech komentują, czy wybierają duplo czy mąkę. Zobaczymy, co było lepsze. Zrobimy ankietę, nie? Co było lepsze? Mąka czy duplo? Lego. Duplo, mąka chyba chociaż była jakaś. Historia. Ta historia. Ta mąka miała serce. Czy opowiada się, jak... Słuchajcie, będą decydowały nogi kopnięcia. A kto wie, może ogromna masa Mariusza Pudzianowskiego. Mamy bramkę! Tak jest! Tak ta mąka mnie wybiła, że... 20 kg cięższy i myślę, że 30 razy silniejsza. Ja co jakiś czas staram się też mówić historie, które mi się w życiu przydarzyły. I to całkiem niedawno, słuchajcie. Byłem na meczu Widzewa. Zanim byłem, szedłem na mecz od razu z pracy. Dostałem polecenie. Gdyż siostra mojej dziewczyny jechała na kolonie, czy gdzieś tam na jakiś tam wyjazd i poprosili mnie, żebym kupił gdzieś jej po prostu... Będzie? Nie. Żebym kupił jej piżamę. No to wziąłem tam piżamę na metr 40 coś tam, nie? Zapakowałem i poszedłem na mecz. No i wiecie, jak to na meczu sprawdzają, co macie w torbach, nie? No i koleś tam mi grzebie w tym plecaku i wyciąga mi tą piżamę. I ja mówię mu, to na pewno nie dla mnie, ale nic z tych rzeczy, wie, żebym sobie nie pomyślał, że jakiś ten, nie wiem, łowca dzieciaków czy coś, nie? Jakiś pedofil. Ale naprawdę, to była głupia sytuacja, mega, nie? Czułem się źle, no, fatalnie się czułem, nie? I mnie tak wkręcili trochę. Trzeba było ciągnąć to, że wiesz, dla ciebie. W sensie dla... Ale ty się nie przyznałeś o Lego, nie? No to dlaczego? No przyznałem się po pół roku czasu. No to ja też zapomniałem. Potem była ta historia. W następnym sezonie się przyznał. Oj, to leci kolejny gol. W tej historii były straszne. Patrz! Ajajaj! Ale przypadek! Kłopoty! Kłopoty na imana! Kłopoty na... Ależ jesteś! Spokojny! Spokojny! Zdeterminowany Dembele. A powiedzcie mi, co macie z tym Kłopotem? Się po prostu to jest taka postać dzieciństwa, nie? On najbardziej miał charakterystyczną mordę z tych wszystkich z tych wszystkich skoków narciarskich, z tych wszystkich postaci, które tam grały, nie? Jeszcze to fajnie brzmi, Mika Kołękowski, nie? Mika Kołękowski, Mati Hautameki. Tak. No takie jakieś takie, że się zawsze pamięta to. Zimonaman. Tak, Zimonaman. Zimonaman, no. Właśnie. To. Roman Kołdelka. Też w ogóle robiłem skocznie z klockowego i skakałem tymi ludzikami. Martin Schmidt. Jakub Janda. O, a propos właśnie skoczków narciarskich, to jestem dogadany z Maciejem Kotem, bo ogólnie nie. Wow. Ale to dopiero chciałem go przed sezonem ogarnąć, żeby jakby nagrać z nim, ale no jednak szukają gdzieś tam... Kot zawsze spadł na cztery łapy. Ja wiem. Jak to mawiał Mika Kołękowski. Ale podobałbym drugiego, nie? A powiedzcie mi, chłopaki, bo wiele osób kojarzy was z Łodzią, nie? Nagrywacie w ogóle w Łodzi. Ja dopóki was nie poznałem, też byłem przekonany, że wy jesteście łodzieniami. No tak, no, a nie, o co mi chodzi, nie? Że wy chłopaki naprawdę fajnie wplasowaliście się w ten łódzki klimat, nie? Czujecie się w jakimś stopniu, może w jakimś łodzianinami, łodziakami? Ja nie wiem, jeszcze nie wiem. Ja zastopuję, bo już będę musiał wyjść po prostu. Co masz obiad teraz? Muszę iść, bo tak mam. A to i musisz być domu. Wiesz co? Potem z ciocią jedziemy na działkę. Tak? Ty, hat-trick Harry'ego Kina. Tak. Harry'ego Kane'a. Ale strzeliłem chociaż bramkę, nie poddałem się. Nie, no ładnie, ładnie. Ładna bramka była, to szkoda w ogóle... Ja się czuję łodzianinem, zakładam tutaj rodzinę, jestem świeżo po ślubie. Na pewno się będę tutaj osiedlał powolutku. Uwielbiam Łódź, mam piękne wspomnienia z tym miastem związane. To na kolejny wywiad może, jeżeli nas zaprosisz. Wątpię. Po tym, co tu Piotrek zaprezentował z tym duplo, to nie wiem. No nie, przecież nie była złota. Nie, no fajna. Też fajna, też patrzyłem w ekran, byłem rozkojarzony. Nie? No tak. Ale to się można, wiesz, później sobie to obejrzeć kilka razy. I czuję się trochę łodzianina już. No. Czujesz, tak? Tak. Ale podwała się ogólnie klimat. Słupsk i też fajne miasto. Ja lubię Łódź też. No. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Nie. Wyczerpujący, fantastyczny wywiad. Nie, tutaj... jakieś podsumowanie tak, tak, jeszcze jedna rzecz, zanim zakończymy. Chłopaki słyną z tego, że potrafią pomagać.
dużo osób, może nawet, no nie boję się już tego słowa, uratowaliście, pomogliście, przyczyniliście się cegiełkę do... To też dzięki naszym widzom, tak, to prawda. Przede wszystkim oni. Tylko zachęcamy do tego. To jest świetne, że mogliśmy, jakby to była nasza, wiesz, cudownie, że możemy wykorzystywać ten kanał do tego typu rozgryw, nie tylko rozrywka, typowo też można po prostu pomóc. Dlaczego nie przy okazji, nie? Tak. Dlatego chłopaki też z Piotkiem rozmawialiśmy, coś fajnego też przekażą na jakąś tam aukcję charytatywną, żebyśmy oddali. Tak. Mamy, przygotowaliśmy wspólnie koszulki, które jeszcze nie są, nie mają premiery swojej, bo będziemy dopiero gdzieś za 2 tygodnie chyba z tym, właśnie na święta albo na Black Friday z tym ruszać. I wtedy będą tutaj do Ciebie specjalnie przekazane właśnie, albo z podpisami, albo bez, to też są, wiesz, to obojętne, nie? Ale jest fajna edycja, pierwszy taki nasz produkt, koszulki właśnie Jelenie Jaja. No, to jest na pewno komuś się przyczyni fajnie, na pewno komuś pomoże. I to będzie kolejna cegiełka, tym razem już moja i wasza. Także fajnie. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Tak, także pamiętajcie, w komentarzach na dole, na YouTubie, Mąka czy Lego, wybieramy. Rozgrywki będą ważne. Będzie istotne, subskrybujcie kanał i widzimy się niebawem. Subskrybujcie skórka. Skórka. Skórka od banana. Dużo osób właśnie, skórek do mnie, skórek. Nie? Skórek. Nie? Skórek, skórek. Nie? Tak. Subskrybujcie Damiana. Zachęcamy do tego, jest naprawdę fajny tutaj programik, bardzo fajnie nam było tutaj spędzić czas. Dokładnie. I zachęcamy do śledzenia właśnie jego kanału, do subskrypcji, do dzwoneczku, bo to też pomaga i do dawania łapek, które będą tutaj pomagać właśnie w rozwoju tego kanału. Bęk. Trzymajcie się. A Seba to nie Jadek. Pozdro. Pa.